Cześć, dzisiaj pokażę Wam, jak przekierować porty w routerze, nie mając faktycznego dostępu do routera. Będzie to metoda, powiedzmy, niezbyt dokładna i niezbyt poprawna, bo przekażemy systemowi, aby to system łączył się z routerem i na routerze wymuszą używanie takich, a nie innych portów. Najlepszą jednak metodą jest dostęp fizyczny do routera, zalogowanie się do routera i tam poustawianie odpowiednich portów. Z racji tego, że po reinstalacji systemu w razie jakiejkolwiek większej awarii te ustawienia znikną i będziemy musieli sobie na nowo te ustawienia wprowadzać. Dlatego też, aby mieć całkowitą pewność, że wprowadzone przez nas zmiany nie znikną, proponuję jednak logować się do routera i tam wstawiać ustawienia. Pierwsze, co będziemy potrzebowali, to nasz adres IP. Aby ten adres IP uzyskać, klikamy wiersz, uruchamiamy wiersz polecenia, wpisujemy ipconfig spacja ukośnik all. Jeszcze raz ipconfig spacja ukośnik all. Mamy teraz wylustrowane wszystkie połączenia, wszystkie karty sieciowe. Moim połączeniem jest połączenie sieci bezprzewodowej, które to znajduje się tutaj. O. I to jest mój adres IP. IP4. IPv4. Wersja 4. Nie interesuje nas IPv6, tylko IPv4. To jest mój adres internetowy 192.168.1.65. Ten adres IP będziemy podawać w ustawieniach routera. Teraz przechodzimy do start sieci. Jeśli nie macie tego akurat nie polecenia sieci, proponuję sobie ustawić we właściwościach menu start i tu możecie sobie dostosować. Jak widzicie, moim routerem tutaj infrastruktura sieci jest Thompson i nim będziemy się właśnie interesować. Tutaj możemy już zatrzymać wyszukiwanie. Klikamy prawym, właściwości, pojawia nam się nowe okienko, połączenie internetowe. Klikamy w ustawienia i czekamy, no to tej chwili trochę jednak dziwnie potrwa. Jak już powiedziałem, najważniejsze jest jednak dla całej pewności, aby to było jednak w routerze zastosowane, bo tak jak powiedziałem, to tutaj jest zastosowane tylko i wyłącznie na raz. Po reinstalacji system totalnie zapomniał o jakichkolwiek ustawieniach i tyle. I na przykład przy próbie połączenia z Call of Duty na nowo będziemy mieć błąd nadograniczony, czy używamy jakiegokolwiek programu VPN, Hamachi, Tunngle, jakikolwiek inny i ustawiliśmy sobie w systemie. System po prostu powie nam, że nic takiego nie istnieje. Ale tak długo jak to będzie w routerze, router właśnie już przy komunikacji z systemem powie: aha, takie porty mam, ok, tu już nic nie musisz robić. I to wszystko. Jeśli system będzie miał powiedziane, że ma użyć przez program takich portów, skomunikuje się z routerem, router mu odpowie: tak, coś takiego istnieje, nie ma problemu. Jak widzicie, pojawiło się nowe okienko i w tym okienku, tutaj jak widzicie jest parę pododawanych, a ciekawe skąd to się znalazło, prawda? No nieważne. Mam już tutaj Tunngle UDP, już tutaj dla prób widzicie port 111.55 na UDP, ale my teraz dla prób dodamy nowy port. Tutaj jest opis usługi, czyli jak chcemy, by nasza usługa się nazywała. Ważne jest, żeby nazywać to w miarę sensownie, bo z czasem może nam przyjść więcej i więcej usług i po prostu możemy się zgubić. A tak napiszemy sobie sensownie usługę, Tunngle, UDP, dajmy 2. Tutaj nazwa lub adres IP, czyli to, co nam tutaj znalazł wiersz poleceń, czyli ten 192 i tak dalej. I przepiszemy go. Ale zrobimy to trochę inaczej. Po prostu go przekopiujemy. A nie tak. robić Enter. Proszę. Ciach. Zgadza się 192, 168, 165. Tunngle domyślnie używa portu 111.55. Jednak w przypadku większej ilości komputerów w sieci domowej musimy przepuścić kolejne porty dla kolejnych komputerów. W tym wypadku na testy prób, ustawię 111, dajmy 60. Niech będzie 60, oczywiście zaznaczamy UDP i znowu 111, 60, klikamy OK. Ważne jest, tak jak tutaj zakreśliłem 111.60, aby dokładnie ten sam port 111.60 wpisać w Tunngle. W innym przypadku Tunngle będzie łączył się przy użyciu domyślnego 111.55. Czy na przykład będzie to Call of Duty 2, Modern Warfare 2, czy Modern Warfare 3. Taki jaki port wymaga graczy program, tu musimy wpisać. Tu ma być nasz domyślny adres, jaki otrzymujemy od routera. I to wszystko. OK. OK. Czekajmy, aż okienko się zamknie. Trochę szybciej okienko. No jak widać, siódemka jednak nie zawsze działa tak jak powinna. No halo, super, OK.